Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Challenge'u 100 dzieci. I dzisiaj tak nietypowo, bo nie jesteśmy ani w mieście, ani w rodzince. Bo przed chwilą mi się ściągnęła aktualizacja. Chciałam wejść do rodzinki, ale stwierdziłam, że wam to pokażę. Najpierw tutaj, tu jest już ten Windenburg, który dodaje się do gry, gdy ma się już The Sims 4, spotkajmy się, czyli za niedługo już, bo dzisiaj jest, który? Piąty. To są Mikołajki, tak? A premiera jest w czwartek. Spotkajmy się właśnie. No i tutaj, w tych miasteczkach się trochę pozmieniało. Już wam pokazuję. Oczywiście od wierzbowej zatoczki. Powinniście już znać normalnie to miasto, więc... Tada! Tak wygląda teraz wierzbowa zatoczka. Naprawdę, jak wchodziłem do tego miasta dzisiaj pierwszy raz, tak się zdziwiłam, że to jest wierzbowa zatoczka, że nawet pojęcia nie macie. Tak, to jest właśnie nasz domek. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Jeszcze wam pokażę oczywiście inne miasta. Tu jest Oaza Zdrój. Też tak inaczej wygląda według mnie. Promenada Magnoli. Też inaczej. I Newcrest. No, też wygląda inaczej. Ale my wracamy do wierzbowej zatoczki. Windenburga wam na razie nie mogę pokazać, bo nie ma jeszcze tej gry. Tak więc... Wow, tu się nawet zmieniło. Ale to fajnie wygląda. Fajne. Dobra, i wracam do was jak się... Okej, więc jesteśmy z powrotem. Mi tu trochę kasy ubyło, bo jak weszło, to moje modyfikacje się usunęły i musiałam im dokupić biurko. I tyle. Tak w ogóle przebrałam Ignacego i Martynę. To wam zaraz może pokażę. A to nie będę do tego trybu wchodzić, tylko po prostu wam pokażę. Bo dzisiaj mi się coś wszystko oczywiście już zatrudni żywieniowca, tak? Okej. Okay. No, mamy tutaj torty. Tak, Filipa już wyprowadziło... Nie, Filip już był wcześniej wyprowadzony. Szymona i Piotrka już wyprowadziłam. Jak widzicie, nie ma ich. Co ty tu robisz? Ty miałaś iść spać. Ty miałaś iść odrobić lekcję. To już mogę wywalić. Odrabiasz lekcję, idziesz skorzystać, zjeść i spać. Ty, wstawaj. Odrób lekcję, to ci mogę sprzedać. Potem zjeść. I spać. I zjeść. Odrób lekcję. I spać. A ty jesz, ok. A tutaj dzieciaki? Aha, on tutaj odrobił, no okej. Aha, to Aleta się popsuła. Dobra. To przed spaniem jeszcze naprawisz. Dobra, przyspieszymy to trochę. Już idź spać. Rano ci zrobimy sesję z córkami.
i z synami. Bo nie mam jeszcze zdjęć ze Szymonem i Piotrkiem, które mają się znaleźć tutaj gdzieś. Chociaż w ogóle to chyba inaczej to ustawię. Tak po trzy chyba będę o tak dawać. Tutaj się da obok, nie? No. No to tu będzie Kasia, Małgosia. To Filip tutaj. Tutaj Szymon i Piotrek. Następni, następni i tak dalej, i tak dalej. Bo tutaj się da. Da się tutaj, ale na tym się chyba nie da postawić. Dobra, to pójdzie. Move objects. Odrabiacie? Dobra. No idź to odrób. Wiesz? Dobra, nie odrabiaj. Idź spać później. Mówię, w sumie postanowiłam, że oni się tak będą buntować, a... No chciałam, żeby mieli dobre te oceny, bo w końcu, żeby szybciej wyszli z domu. Co tu się dzieje? Tak, widać, że była aktualizacja, co nie? No błagam cię, odrób. I dam ci spokój. Ty idź spać. A ty nie jesteś w ciąży? Nie. To trzeba było tego zaprosić, który... A, bo ja ostatnio jeszcze miałam ten... Pełną chatę, no tak. To z Wojciechem teraz, tak? Tak, bo Przemka prawie w ogóle nie masz. Z Kacperem już było. To z Wojciechem. Tak wstaniesz. To odrabiasz lekcję i idziesz spać. Dobra. Niech ci będzie. Aha, schowaj do wyposażenia. Niech nie ogarnią po tych aktualizacjach. Ale wiem, że właśnie z tą aktualizacją doszło parę obiektów do tego pakietu, co rok temu jakoś doszedł z tym świątecznym wszystkim. No, między innymi to właśnie. Jakieś takie prezenty i tak dalej. Jakieś śnieżynki chyba tam były czy coś, bo już trochę poglądałam. Firanki, nie wiadomo co. Wany. No to już było rok temu i to też. I to chyba właśnie nad każdym drzwiami powiesz. Aha, bo tu już mam jedno. Dobra, i na święta to pozmieniam. Na święta mam na grudzień, no. W sumie czemu nie? To też są pewnego rodzaju światła. Chyba.
Tak mi się wydaje, ale jak jest naprawdę, to się zaraz okaże. No w razie czego, to tutaj jeszcze zostawię tą lampkę. I tutaj. No i tam są jeszcze jakieś inne prezenty jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, gdzie tego teraz szukać. No to już był rok temu. O, to teraz doszło. To też teraz doszło. No, choinka oczywiście była rok temu już. Choinkę oczywiście później postawię. No nie wiem, gdzieś tam jeszcze powinien być inne rzeczy, a ich teraz nie umiem znaleźć. W każdym razie były jeszcze jakieś inne prezenty, jakieś śnieżynki były i tak dalej. Co to jest? No nieważne. Dobra, tam. Nieważne. Dobra, dziewczynki tutaj widzę wstały. No jak bardzo gorąco, skoro nie świeci się. Dobra, nakręp piersią. Zawsze się coś musi dziać po aktualizacji. Aha, i tam nie napisaliście żadnych imion kosmickich. No, inaczej, dla kosmitek po prostu. Więc ja teraz może szybko poznajduję. Ale i tak ich teraz nie mogę zmienić, bo dopiero jak po urodzinach. No i tak już sobie je znajdę. Dobra, oni za godzinę do szkoły. Odrobiłaś w końcu te lekcje, czy nie? Pewnie, że nie. A ty? Wstawaj. Teraz kończysz odrabiać, nie? No pewnie. Wyłączę muzykę. Aha. Ty odrabiaj lekcje, Ania. Potem sobie posłuchasz. No, jest ósma. To weź sobie jeszcze raz, gdzie on tutaj jest. Tutaj, Wojciech. Zaproś. Czy ty poszłaś w piżamie?
No. O, to wszystko się strasznie znie. Dobra, w każdym razie ja im dam trochę, żeby się pouczyli właśnie pilnie. Żeby sobie ocenki poprawili. Ile ty masz misiów znajomych? No dobra, jest Wojtek. Nie do telewizji, tylko tutaj do niego. Nie wiem. Działania? Już można grupę otworzyć? Jeszcze nie ma tego dodatku. Co w ogóle chodzi? Dobra, postaraj się o dziecko. Nie pomagaj. Dobra, i teraz test. Nie lody. Jest. Nawet to się zmieniło. O Jany. Jakie dziwne to teraz trochę. Dobra, weź go może. Nie wiem. Jest tu takie coś, jak spróbuj uspokoić. Dobra, opasz podzi. Dobra, ty te lodujesz, okej. Okay. Aha, on mi to wyrzuca śmieci, no dobra. Ale to dziecko się oczywiście i tak dzisiaj w tym odcinku nie urodzi, bo dopiero jest w pierwszym trymestrze. Więc nie ma mowy, żeby się dzisiaj urodziło. To jest wręcz niemożliwe. Ale
ale dziewczynki mogą mieć urodzinki. Na szczęście jest ten pokój, to wystarczy... To się go trochę przemaluje, wtedy łóżko się da inne. I tyle. Później będę miał ten pokój. Proste. Do komputera, tak? No. Co robisz? Rozmawiasz. A możesz rozmawiać konkretnie z kimś? Z Przemkiem możesz. No to idź. Na razie. Co tu się z jakiego takiego błyszczy choćby? Nie wiem, o co tam chodzi. Dobra, to ty możesz chwilę zdobywać przyjaciół. Oby nie. Nie mówię też tak trochę, bo właśnie w dzisiejszym odcinku powinny być urodziny naszych dwóch małych kosmitek. Ale w razie czego to na przykład na następny odcinek już je nazwę inaczej. No bo po prostu nie znalazłam tych imion jeszcze. Gdzie? No dobra, zjeść, ale może nie to, co? Otwórz. Weź ciasto. Ciasto, a nie lody. Niech jeszcze się może nie usiąść, tylko się może przebierz. Nie znowu, dołącz do grupy. Raczej, no. No ja nie wiem, o co im chodzi. To już można? To jest duże. Oho. Przytul. Wkrótce urodziny? Nie, ma urodziny, dobra. To Marta była pierwsza, nie? Tak, Marta. Dobra. Postaż i postaż. Już koniec przytulania. Dobra. Okej, tak więc... Marta, dobra, mam. Tak więc Marta będzie łobuziakiem i będzie miała aspirację, czyli cechę. Gdzie tutaj jest cecha? Musi być. O, jest kubek. Karolina także będzie łobuziakiem, ale będzie miała cechę wredna. Nowe rodzeństwo, przecież jest twoja bliźniaczka. No.
Dobra, co ja je może teraz przebiorę? Te drzwi są odblokowane, czy nie? Odblokuj. I zmienić wygląd. Teraz je przybiorę i zaraz wam pokażę, jak one będą wyglądać. Ok, jesteśmy już w trybie, ale jeszcze ich nie przebrałam, tylko najpierw chciałabym wam pokazać Ignacego. Tak, ma trochę make-up. No, stwierdziłam, że oni się będą budować, no to niech, no po prostu niech mają, nie? O! Nowy strój doszedł. Frak? Na święta. Może ich to ubiorę. Może. Dobra, więc tak wygląda jego strój pierwszy na co dzień. Jak wygląda drugi. Tak wygląda trzeci. No chciałam, żeby miał jakąś koszulę jednak. A czy w tym miał... A nie, dobra, miał inne spodnie miał, dobra. Tak wygląda jego strój wizytowy pierwszy. Tak wygląda drugi. Sportowy wygląda tak, pierwszy. Drugi. I trzeci. Na zimę oczywiście. No to, no wiem, że tam nie ma zimy, ale... Tak, o, u nas jest zima. Do snu ma taki. Na imprezę ma taką koszulę. I do pływania ma takie kąpielówki. No i fryzurę mu dałam taką, właśnie zmieniłam mu włosy. Bo Ignacy... Już nie pamiętam, jakie on miał włosy. Musiałabym zobaczyć poprzednie filmy. Nie, nie pamiętam, naprawdę. Może miał brązowe, tak jak ona? Nie, bo jej nie zmieniałam koloru włosów, pamiętam. Tak, ona wygląda tak na... to też suknia doszła, dobra. Ale ładno. Tylko może nie do niej. Dobra, w każdym razie ona ma tylko jeden strój na co dzień. Oficjalnie ma taki. Nie wiem, czy właśnie skończyłam, że ten... przybierać taki ma do sportowego do snu. Na imprezę i do powolnienia. Nie, no, skończyłam, ale dało mi tylko po jednym ubraniu. No i teraz bierzemy się za bliźniaczki, przerabianie. Okej, okay, tak więc jestem z powrotem. Przebrałam już jeszcze dwie kosmitki. Zacznę od Marty. Dam mi jeszcze takie jaśniejsze troszeczkę włoski. Ale one z, no, troszeczkę się różnią. Bo ona lubi niebieski. Ona lubi różowy, chyba że. Może szary. Właśnie nie wiem, jeszcze się zastanawiałam. Nie. To ja jej to wszystko poprzebieram. Zaraz raz. Dobrze, więc jestem z powrotem. Tak więc nasza Marta. Strój codzienny pierwszy. Strój codzienny drugi. Dalej jest oficjalny. To jest sukienka z tego, co doszło w tej aktualizacji dzisiejszej. Ładna jest ta sukienka, naprawdę mi się podoba. Ale oczywiście to nie jest finalny wygląd naszych kosmetyk, bo jeszcze im dam dam im jeszcze przebranie, o, przebranie. Strój sportowy, no, zwykły dres. Tutaj mamy właśnie piżamkę. To dałam im obydwom taką piżamkę.
i tutaj ma na imprezę taką sukieneczkę. No i do pływania jest takie coś. I teraz jeszcze tutaj właśnie Karolinka. Tutaj ma właśnie takie coś. Dalej ma coś podobnego, tylko że inne dresy. Tutaj też ma inną wersję kolorystyczną. No głównie ma to samo, tylko że inna wersja kolorystyczna. A i tak wam to pokażę. Tutaj ma właśnie identycznie. Dalej. No i tutaj ma identyczne. No, no więc wracamy do domku. Okej, tak więc jesteśmy z powrotem. I widzimy przed sobą Martę. Jest smutna. Nie smuć się. Jedy, jak ona tą wargę tak. Weź idź, nie wiem. Tutaj jest chyba twoje łóżko, nie? No, tutaj płacz się. Ty weź prysznic. W ogóle, to ja nie wiem czemu. Proszę. Nie da się zamaskować. To bierze Martyna. I teraz tak. Daj aparat Marcie. No nie smuć się. Jeszcze raz się wypłacz. Co? Nie. No. Zrób zdjęcie z Karolina. No na ramę. No a ty gdzie? To jest twoje. Ty jesteś skupiona? To weź odrób lekcję. Aha. Ubrałeś w drugi, dobra. Przebierz się. Dobra, może być. W ogóle trzeba by się było po tej ciężarze odchodzić, bo widzę, że już nam tutaj przytyłaś.
No to się jeszcze zobaczy. W każdym razie idź malować obraz. Dobra, malujesz, malujesz, odrobisz lekcję, nie śpi jeszcze, odrób lekcję, ty też odrób lekcję. Też w piżamie. Dobra, wy trzy odrabiacie, tak? To do was jeszcze Genovefe. Też do was może Genovefe wyślę, tutaj sobie usiądź. No. On już odrobił? No tego kliknąć nie umiem. Nie, nie odrobił. Okay. No. Dobra. Teraz on się wymienił. Na następny odcinek już ich może tak trochę świątecznie ubiorę. A to zobaczę jeszcze. znów. Ty jesz, dobra. No kończymy obraz. Już? Okej. To sprzedaj. Dobra, i tak, zjedz coś. Korzystałeś przed chwilą, korzystałaś, więc weź prysznic i możesz iść spać. Jak się odrobiłeś? Gdzie masz... Gdzie ty ten zeszyt znowu zostawiłeś? Aha. Tu kto siedział? Marta. Jakie nie lubię grać w Simsu po aktualizacjach. Nie, nie chcę. Jak mnie to wkurza. Masz. Idź skorzystać i możesz iść spać. Ty to samo.
zwykłe koty na dół skorzystać i spać. Ty jak odrobisz lekcję, to jeszcze idź zjeść i spać. Tylko tu trzeba to wyłączyć. Aha, bo ja mi to tak dawałam, dobra. Ogarnęłam. Dobra, tu. A ona będzie miała... Nie to. To. Tutaj. O, tu. Dobra, ty już idziesz spać. Genovefa też zaraz będzie spać. On odrobia lekcję. Jak odrobi, to pójdziesz skorzystać i spać. Dobra, odrobiłaś. To idzie jeszcze zjeść. Dobra, ona już poszła spać. To jeszcze skorzystać. No, szybko. Szybciutko. Okej. I jeszcze tylko stop. No. Dobra, i to by było na tyle w sumie w tym dzisiejszym odcinku. Nie, dzisiaj ta aktualizacja wykończa. No to tak, widzimy się w kolejnym za tydzień. Już raczej będę w świątecznych strojach, ale to się jeszcze okaże. Tak więc trzymajcie się i cześć!